Cześć droniarze, ja jestem Łukasz i jak zawsze witam was na kanale Dronostrefa. A dzisiaj chciałbym się z wami podzielić moimi odczuciami na temat tego drona, czyli DJI Mini SE. Zapraszam. Mini SE miał już swoją premierę jakiś czas temu i ta premiera tak naprawdę odbyła się bez większego echa. Oczywiście ten dron nie był żadną rewolucją, tak jak na przykład Mavic 3, który ma dużo różnych opcji, które dopiero w sumie się pojawiły teraz w nowej aktualizacji, ale nie o Mavicu 3 jest ten film, a o dronie Mini SE. Postanowiłem wziąć tego drona na warsztat, ponieważ nie ma zbyt dużo informacji na temat tego drona od osób, które go testowały. Także ja postanowiłem ostatnio nim trochę polatać i podzielić się z wami moimi odczuciami. Ja tego drona akurat mam w zestawie combo, czyli w zestawie combo dostajemy oczywiście drona samego i dostajemy też taką walizeczkę, czy też taki pokrowiec, który jest sztywny. Jest to naprawdę fajne rozwiązanie, bo ułatwiało mi to transport jego, mogłem go zabrać wszędzie. W środku mamy też miejsce na hub do ładowania 3 baterii. No i w zestawie combo mamy oczywiście 3 baterie. 3 baterie wchodzą nam tutaj do tego huba, w tym hubie możemy je ładować poprzez USB-C. Baterie możemy ładować przez wejście USB-C, które ma tutaj oznaczenie jako in, czyli jako wejście, ale mamy też wyjście out. Co nam to daje? Daje nam to, że z tych 3 baterii możemy zrobić sobie powerbanka i na przykład zasilić naszą aparaturę do ładowania, albo naładować sobie smartfona, albo naładować jakieś inne urządzenie z tych baterii, jeżeli nie mamy żadnego powerbanka. Czy jest to przydatne? No, lepiej mieć taką opcję niż jej nie mieć. Traktuję to raczej jako miłą opcję, która fajnie, że się pojawiła. Jeżeli chodzi o kontroler. Kontroler jest inny niż w Mini 1 i w Mini 2. Jest bardziej przypomina kształtem ten z Mavica R 1, który już był kiedyś. Tylko, że tamten jeszcze z tego co pamiętam, kontroler miał taki przełącznik Sport. Tutaj nie ma tych przełączników Sport i Tripod na kontrolerze. Ale możemy sobie ustawić te tryby Sport z aplikacji DJI Fly. Jeżeli chodzi o ergonomię tego kontrolera, to jest to stary design. Mnie tak naprawdę kiedyś się latało dobrze na tym kontrolerze, jak miałem Mavica R, jak później miałem Mavica 2 Pro, też na tym kontrolerze mi się latało dobrze, bo design tego kontrolera od Mavica 2 Pro też był podobny, tylko też był tutaj na środku jeszcze wyświetlacz. Tutaj wyświetlacza nie ma, nie mamy tu żadnych innych informacji oprócz stanu naładowania baterii. Oczywiście w zestawie combo dostajemy jeszcze zapasowe śmigła, dostajemy też wszystkie potrzebne przewody, jeżeli będziemy chcieli latać z telefonem z USB-C, no to możemy sobie tutaj podpiąć wtedy przewód USB-C, który jest w zestawie, też jest micro USB, jest też przewód Lightning, który mam podpięty, bo latałem na iPhone'ie, jest też jakaś krótka instrukcja obsługi, czyli wszystkie standardowe rzeczy, które zawsze nam daje producent DJI ze swoimi dronami. Jeżeli chodzi o samą budowę drona, to z zewnątrz on wygląda tak jak Mini 1 i Mini 2. Ja mam wrażenie, że tak naprawdę pozostawiono to, co najlepsze jest z Mini 1, dodano to, co jest niezbędne z Mini 2 i zrobiono Mini SE, taniego drona, który jest dostępny dla każdego. W Mini SE standardowo mamy też wejście na baterię, tak jak w całej serii Mini z tyłu, tutaj wkładamy baterię. Jeżeli chodzi o jakość wykonania tego drona, to wszystkie te mini mam wrażenie, że mają taki jakby cienki ten plastik i jeżeli porównamy go na przykład R2S czy też nawet R2, który już jest trochę starszy, to te plastiki wydaje mi się, że są trochę cieńsze i sprawiają wrażenie taki bardziej jakby zabawkowy. No ale nie ma co tutaj porównywać Mini SE drona, który tak naprawdę w zestawie combo kosztuje 2000 zł brutto, do R2 czy R2S, które są 2 czy 3 razy droższe niż ten dron. Także moim zdaniem w tej cenie nie mamy się co czepiać. Z tyłu mamy oczywiście standardowo miejsce na kartę SD i mamy też port ładowania USB-C lub też do podłączenia drona do komputera. Oczywiście, jeżeli nie mamy zestawu combo i chcemy baterię naładować sobie w dronie, no to używamy tego USB-C. Innej wtedy opcji nie mamy. W zestawie też znalazłem kabel USB-C, który pasuje tutaj i mamy z tyłu normalne wyjście USB te szerokie, ale nie znalazłem zasilacza, także musimy skorzystać z naszego zasilacza od telefonu albo też od innego urządzenia, które ma taki zasilacz. Oczywiście wydaje mi się, że w tych czasach to nie jest problem, że mamy tych zasilaczy naprawdę dużo i tutaj nie ma żadnych kosmicznych wymagań, jakie ma dawać na wyjściu prądy ten zasilacz. Także myślę, że tutaj spokojnie każdy zasilacz, którym ładujemy sobie telefon, poradzi sobie. Osłonka na gimbala jest standardowa, tak jak w całej serii Mini. Możemy ją ściągnąć. Oczywiście do transportu powinniśmy ją założyć, żeby ten gimbal sobie tutaj nie latał. Luźno. Kamera jest moim zdaniem taka sama jak w Mini 1 i w Mini 2, aczkolwiek w Mini 2 możemy nagrywać w 4K. Tutaj możemy nagrywać tylko w 2,7K,
tylko tak naprawdę w cudzysłowie, ponieważ te 2,7K za te pieniądze powinno nam wystarczyć w zupełności. Jeżeli chodzi o to, jak sobie radzi na wietrze i ze stabilizacją ten dron, to teraz możecie zobaczyć na przebitce. Wyleciałem tym dronem sobie tutaj w Olsztynie na drogę i zrobiłem sobie ten centralny top-down i nagrywałem, jak te samochody, jak samochody wyjeżdżają sobie ze skrzyżowania. I ten dron nawet nie drgnął. Nie było może jakiejś silnej wichury, ale był troszeczkę wiatr i naprawdę ten dron zachowywał się mocno stabilnie. Ja osobiście jestem przeciwnikiem używania osłon na śmigła, jeżeli latam na zewnątrz, ponieważ moim zdaniem sprawia to tylko to, że ten dron zachowuje się jak żagiel i zaczyna go wtedy, jest bardziej podatny tak naprawdę na wiatr i może go zaczynać znosić. Także jeżeli latamy takim dronem na zewnątrz, no to nie zakładałbym żadnych osłon. Tutaj przy Mini SE w zestawie nie dostajemy osłon na śmigła. W Mini 2 Combo, z tego co pamiętam, są te osłony na śmigła, tutaj akurat ich nie ma. I może i lepiej, bo tak naprawdę jeżeli będziemy chcieli tym dronem latać na zewnątrz, to po co mamy dopłacać dodatkowe pieniądze do zestawu, bo to te osłony na pewno są wkalkulowane. A tutaj Mini SE moim zdaniem został pomyślany tak, żeby zrobić jak najtańszym kosztem najlepszego możliwie dostępnego drona dla wszystkich. Wielkość tego drona, czyli tej całej serii Mini, Mini 1, Mini 2 i Mini SE, naprawdę jest powalająca. Ja tego drona nosiłem cały czas ze sobą w kieszeni, ponieważ jeżeli chciałem sobie polatać nim, to po prostu brałem go tutaj z biura, wkładałem sobie go w kieszeń i szedłem sobie na zewnątrz, żeby sobie polatać. To jest naprawdę niesamowite, jak te drony zrobiły się małe. Już Mavic Air, którego kiedyś posiadałem, był bardzo mały i można było też go już na siłę wcisnąć w kieszeń, ale ten dron to jest naprawdę, no, jest wielkości mojej dłoni, czyli tak jak dłoń wchodzi nam w kieszeń, tak te wszystkie drony mini wchodzą nam też w kieszeń. No dobrze, ale żeby tak nie słodzić o tym dronie, że jest taki super i wspaniały, no to też jest, ma on kilka wad, ponieważ zasięg nie jest powalający. No i tutaj kolega mojego kolegi latał i napisał mi, że przeleciał tym dronem 570 metrów w mieście i wtedy zerwało mu zasięg. Moim zdaniem jest to wystarczający zasięg, ale znowu już na 200 metrach czy 150 metrach potrafi szarpać trochę obrazem. Także no tutaj jeżeli chcemy kupić tego drona do bicia rekordów w locie, to nie jest dron do tego. Musimy wtedy wydać dużo więcej pieniędzy, żeby mieć fajne, stabilne połączenie na dalekich dystansach. Kolejną wadą, jaką ten dron ma moim zdaniem, to to, że nie ma tu żadnej pamięci wewnętrznej, czyli jeżeli nie włożymy tutaj karty pamięci albo zapomnimy karty pamięci wziąć ze sobą, no to wtedy nic nie nagramy. Jedynie co, to będziemy mieli tylko nagrania z pamięci podręcznej, czyli to, co nam się uda nagrać z podglądu telefonu, czyli w słabszej jakości. Także tutaj niestety od razu przy zakupie tego drona trzeba sobie dokupić kartę pamięci. Kolejny problem, jaki napotkałem podczas testowania tego drona, to to, że gdy chciałem zmienić white balance na iPhone 8, to nie udało mi się to. Dlaczego mi się nie udało? No bo gdy przełączałem sobie z white balance automatycznego na manualny, no to nie pojawiało mi się na dole ten taki suwak do zmiany odcienia barwy, czyli tego ustawienia balansu bieli. Jak znalazłem w internecie, no to inni mają ten suwak, u mnie jego nie było. Testowałem to też na iPhone SE, też nie było. Dopiero gdy podłączyłem iPada, to ten suwak się pojawił. Wydaje mi się, że jest jakiś problem z aplikacją DJI Fly, ponieważ w tych mniejszych ekranach, mniejszych powiedzmy od iPada, no to niestety nie pokazuje się ten suwak. Nie wiem, czy to chodzi o rozdzielczość, czy o jakiś problem wewnętrzny w iPhone'ie. Nie mam pojęcia. U mnie to nie działało, także zaznaczam to jako błąd i problem, no bo mogłem tylko latać z iPhone'em z automatycznym balansem bieli. Przy pierwszym locie tym dronem miałem też wrażenie, że ruch gimbala już od razu standardowo jest ustawiony na bardzo taki delikatny, żeby każdy, nawet początkujący użytkownik, mógł podczas lotu nie szarpać tym gimbalem, tylko żeby to się działo płynnie i powoli. Oczywiście możemy te ustawienia sobie zmienić w ustawieniach, ale było to miłym zaskoczeniem, ponieważ gdy ja latam najczęściej dronem od DJI R2S, gdy robię jakieś zlecenia, no to tamten ruch gimbala, zazwyczaj jestem przyzwyczajony, że jest bardziej szybki i szybciej reaguje. Tutaj było ustawione to na taki bardziej cinematic, co myślę, że jest dobre, ponieważ jeżeli ktoś kupuje sobie tego drona jako pierwszego, ponieważ wydaje mi się, że ten dron jest bardziej do takich użytkowników skierowany, no to tam rzeczywiście może to być pomocne. Porobiłem też tym dronem kilka zdjęć za dnia i rzeczywiście jak jest trochę więcej słońca, to ta matryca w tej kamerze daje radę, można z tych zdjęć coś wyciągnąć. Oczywiście nie mamy co tutaj tego porównywać do super jakości lustrzanek, bardziej bym to porównał do jakości zdjęć z naszych telefonów, aczkolwiek tutaj w tych pieniądzach nie miałbym się do czego przyczepić. Też wziąłem tego drona na testy w nocy, no i tam rzeczywiście jak już te ISO jest podbijane, no to przy tej wielkości matrycy pojawia się ziarno, ale nie ma tutaj co za dużo wymagać od tego malucha. Zrobiłem też kilka zdjęć tym dronem w nocy, no
jakość jest jaka jest, każdy widzi. Tu wam się pokazują te zdjęcia i filmy na przebitkach. To są te zdjęcia z tego mini SE. Postaram wam się też, jak nie zapomnę, udostępnić link w opisie tego filmu do zdjęć i filmów testowych, które zrobiłem tym dronem, także każdy może sobie je wziąć i samemu obrobić, zobaczyć jak to wygląda. No tutaj jakość, jeżeli chodzi o noc, no to nie jest powalająca, no ale nie mamy co za dużo wymagać od takiej matrycy. Także podsumowując, moim zdaniem ten dron jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które chcą wejść w świat dronów, nie chcą się zawieść za bardzo na jakości lotu i filmów i wtedy chcą, powiedzmy, kupić coś ze stajni DJI, nie chcą wydawać kupy pieniędzy na to, żeby mieć super jakość i drona ponad ich możliwości, a ten dron jest rzeczywiście w zestawie combo za 2000 zł dostajemy naprawdę 3 baterie, gdzie czas lotu na jednej baterii producent podaje 30 minut, mnie się udało osobiście zrobić 25 minut, w takich warunkach jak teraz miałem lekkiego wiatru, także nie jest źle, mając 3 baterie możemy latać spokojnie ponad godzinę. Także ten dron wydaje mi się idealną propozycją dla osób, które chcą właśnie wejść w ten świat dronu, mają oszczędności, które chcą wydać na takiego drona, no i chcą mieć drona, którego sobie zabiorą, powiedzmy, na wakacje, no bo jeżeli ktoś chce mieć fajne ujęcia z wakacji i akurat chce sobie kupić tego drona, no to te 2000 zł myślę, że to jest w tym momencie niezbyt wygórowana cena za tą jakość i za tą markę, no bo DJI zazwyczaj słynie z tego, że te drony są bardzo drogie, a tutaj no za 2000 zł dostajemy naprawdę fajnego drona, z którego będzie każdy amator zadowolony, przynajmniej moim zdaniem. Także to by było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że materiał był dla was pomocny, ja ze swojej strony serdecznie polecam wam tego drona, jeżeli szukacie swojego pierwszego drona, to moim zdaniem jest to idealna propozycja dla was. Ja jak zawsze przypominam wam też o moim sklepie internetowym www.dronostrefa.pl, tam z kodem rabatowym, który jest w opisie tego filmu, macie jak zawsze ceny specjalne, no i na tego drona też troszeczkę wam załatwi upustu ten kod rabatowy. Jeżeli podobał ci się materiał, to jak zawsze zostaw łapkę w górę, a jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, no to zostaw subskrypcję, aby nie ominął ciebie kolejny materiał. Z mojej strony to tyle. Dzięki, do zobaczenia. Cześć!